godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8 moda, który się nazywa Tricapitator i dodaje nam możliwość ścinania drzew za jednym zbiciem klocka, że tak powiem ładnie. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.ania.pg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Tricapitator pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. Tutaj jest strona właśnie z wszelkimi plikami do pobrania dotyczącymi Tricapitatora. Zjeżdżamy sobie w dół i zaraz na samej górze mamy 1.8 Tricapitator. Klikamy na Add Fly i stąd pobieramy moda. Możemy też kliknąć na to, ale po prostu tutaj jak klikniemy, to autor dostanie tam jakąś tam cząstkę jakichś niewielkich pieniędzy i zawsze będzie mu się łatwiej tworzyło, jak będzie na tym trochę zarabiał. Ok, także klikamy tu na Add Flya i stąd pobieramy moda. No i oczywiście jest nam potrzebny jeszcze drugi plik, zatem przechodzimy na taką stronę. Oczywiście link będzie również w opisie do filmiku, ten link. No i tutaj właśnie pobieramy drugi plik, który się nazywa BSP KRS Core. Zjeżdżamy w dół i tak samo jak w tamtym przypadku jest 1.8. Oczywiście jeżeli będą następne 1.8, bo widzicie na 1.7.10 jest tutaj parę sztuk. Jak będą następne, zawsze pobieramy najnowszy. Klikamy na Add Fly i stąd pobieramy ten plik. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tych dwóch plików, potrzebne są jeszcze na minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 561. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie Launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 561 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.8. I uwaga, w filmiku 561 ja instaluję Forge'a z końcówką 1245, ale wy po jeszcze i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana ma w tej chwili numer końcówki 1334 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Żeby zainstalować, musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowane, to instalujemy. Co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i teraz przerzucamy te dwa pliki, tak jak są, bez rozpakowywania, do folderu mods. Także bspkrs core do folderu mods i tricapitator też do folderu mods. Zamykamy, jest zainstalowane, wchodzimy do Minecrafta, uruchamiamy tutaj oczywiście, no i czekamy, aż się to uruchomi. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1334, klikamy play i czekamy dalej. Za moment nam się pojawi czarny ekran. Jeszcze chwilka. Tu zawsze niestety trzeba czekać, no ale trudno się mówi. Pewnie ktoś, kto ma bardzo szybki komputer, nie musi czekać, no ale ja nie mam takiego. Także już mamy logo Mojanga, także za moment już będzie strona startowa. O, jest, wchodzimy w moc i tutaj zjeżdżamy. BSPKRS Core jest i Tricapitator jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No i mamy świat. Drzewo mamy daleko, ale damy sobie radę. Bierzemy siekierkę w łapkę i biegniemy do drzewa.
iść na drzewo jednym jednym klockiem. Oj, puściłam. Także ścinamy. I całe się ścięło. Od razu mamy wszystko, co z niego wypadło. Także mamy 6 klocków drzewa, sadzonkę i nawet jabłko się załapało tym razem. Także jak widzicie, mod działa. To ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oczywiście tutaj się zużyła trochę ta siekierka, także nie jest to tak, że ścina się i siekierka się nie zużywa, bo się zużywa, jeżeli by było to drzewo, nie wiem, takie dżunglowe, wielkie, no to by się zużyła w większym stopniu. Okej, co ja mówiłam, komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Pewnie nie to mówiłam, ale tymczasem żegnam się z wami siekierką. Pa, pa.